Dzisiaj w cyklu Znani Ukraisiacy w UKS TV gościmy legendę sekcji koszykarskiej, z nami Dajwa Odejkajte. Dzień dobry. Dzień dobry. Dajwa, zacznijmy od samego początku. Jak to się stało, że dziewczyna spod łotewskiej granicy trafiła właśnie tu do Łodzi, do UKS-u i zapisała tak złote karty w historii tego klubu? No tak, no można powiedzieć złote karty i tak najlepsze wspomnienie w tej chwili. Może mam nadzieję, że odrodzi się to wszystko. No i z litewskim zespołem Ekstraklasy jeszcze był Związek Radziecki, litewski, tak, Litwa. I przyjechaliśmy z Wilna Kibirgszczyz na międzynarodowy turniej to do Łodzi. W UKS-ie graliśmy spotkanie i tak samo było niepokój na Litwie, już walczyli o niepodległość, dlatego te czasy takie były niespokojne i działacze UKS-u też zaczęli oglądać, kogoś już można tu ściągnąć, może jakieś pary zawodniczek. A chyba było pozwolenie, że zagraniczne dziewczyny mogą grać nie poza oceanu, tylko tu bliżej. Z krajów zaprzyjaźnionych, tak zwanych. Krajów zaprzyjaźnionych i dlatego zaczęli z nami rozmawiać, ze mną i z moją koleżanką jeszcze Grażyną Jędziałskienię na początku o przyjściu do zespołu UKS-u. Jakie były okoliczności tych przenosień, jak to się wszystko wtedy odbywało? A tu po prostu namówili, dogadaliśmy i już musieliśmy przyjechać na przygotowawczy okres do zespołu. Jakie wrażenie wtedy ówczesna Łódź na tobie zrobiła? I powiem tak, taki był Łódź, duże miasto, no szare miasto. Taki, no, sporo czasu minęło od tego, co teraz promuje Łódź, w ogóle inne miasto. I no trudno było, bo przyjechaliśmy i nie widzieliśmy ani języka, nie potrafiliśmy dogadać się, nasz język był litewski, rozmawialiśmy po rosyjsku, no i powoli uczyliśmy polskiego, no trzeba dogadać się i z koleżankami i w ogóle z ludźmi. Pamiętasz swój debiut w łódzkim klubie sportowym? Debiut to pamiętam tylko, że pierwszy co to wyjechaliśmy na obóz przygotowawczy Kokotku. I tam to było już taka prawdziwa i chrzest, i praca, i zapoznanie się z zespołem, i z trenerami. I jak już przyjechaliśmy, później wyjazd był turniej chyba do Budapesztu. No i tak zaczęło się, tak. A taki debiut typowy w UKS-ie to dokładnie nie pamiętam. Bo było niedawno. Dużo się różniły te treningi, ten sposób szkolenia, tutaj to, co zostałaś w Polsce, w Łodzi, od tego, do czego byłaś przyzwyczajona na Litwie? Nie, to samo toczyło się. Przygotowawczy okres ogólnorozwojowy, później techniczny, koszykarski, taktyczny, to tak jak na całym świecie, tylko oczywiście no nie, inne ćwiczenie, inne metody, różnie. Tak to nie było, dużej różnicy. A jaka była w ogóle twoja pierwsza reakcja, jak się dowiedziałaś, że UKS chce tutaj zaprosić cię do Łodzi, do gry? Nie, ja prowadziłam jeszcze kilka innych rozmów, bo też miałam propozycję do Finlandii i zastanawiałam się, gdzie tam lepiej, jak to powiedzieć, usiąść na miejscu, tak? Czy Polska i Łódź, czy Finlandia i Helsinki. No i wybrałam Polskę, bo chyba było lepsze warunki. No właśnie, co zadecydowało o tym, że wybrałaś południe, patrząc od siebie, a nie północ, czyli właśnie Finlandię? Mówię, no nie, lepsze warunki i bliżej domu. Może tak powiem, a szczegóły to już nieważne. Wiemy, że najtrudniej zawsze mówi się o sobie, ale spróbujmy. Jaką koszykarką była Dajwa Odejkajte? Mogę powiedzieć, że byłam waleczną. Waleczną o każdy krok i no, lubiłam pozycję lidera. Może tak powiem. Jak się zmieniałaś na przestrzeni lat jako zawodniczka tu poprzez te doświadczenia chociażby zdobyte w polskiej lidze? To chyba najlepiej mogą opowiedzieć trenerzy, którzy ze mną pracowali. To im większy takie słowa należało się, a mnie trudno oceniać samą. Oczywiście co rok, co większą praktyką, to robiłam się wszechstronniejsza, tak. I silniejsza, mocniejsza i psychicznie i po prostu mogłam podjąć decyzję i podjąć w potrzebnym czasie ciężar gry na siebie.
A jak to właśnie na początku było? Czy od początku zostałaś liderką zespołu? Czułaś, że to na tobie spoczywa odpowiedzialność? Czy musiałaś to zaufanie koleżanek zdobywać poprzez kolejne tygodnie, miesiące wspólnych występów? Jak to wyglądało? Nie, na pewno to od początku nie byłam tym zawodnikiem wiodącym. Trzeba było pracować dla siebie miejsca, a było trudno, bo też byli dziewczyny i silne, i trzeba z nimi było rywalizować i pokazać, jaką jestem koszykarką. A był taki moment, że kiedykolwiek zażałowałaś, że zdecydowałaś się tutaj na przyjazd do Łodzi? Nie, nie było takiego. Nie, nie było takiego momentu, że żałowałam, tylko też miałam dobrze, że po sezonie jeździłam na kadrę litewską i tam też żyłam koszykówką i byłam w domu. O tej kadrze jeszcze za chwilę porozmawiamy. Którym trenerom, których tu spotkałaś w Łodzi, najwięcej zawdzięczasz? Najwięcej to trenerom, z którym współpracowałam, może to była osoba wyjątkowa, trener Andrzej Nowakowski, a działacz, który mi tu namówił do Łodzi, to Józef Zieliński. Tak, te dwie osoby były bardzo szczególne dla mnie i w moim życiu tutaj w Łodzi. A jak przyjechałam tutaj do LKS-u grać, to był trener Wiesław Fincek. Józef Żyliński, który zanim był działaczem, to był też znakomitym i zawodnikiem, i trenerem, patron małej hali. Ty, jak mało kto, chyba możesz potwierdzić, że idealna osoba, jeżeli chodzi o patrona tamtego obiektu tu obok. Na pewno to jest wyjątkowa była osoba i dla niego ta sala jest jego imieniem jako patrona, to naprawdę na miejscu, tylko szkoda, że tam koszkówki nie ma. To bardzo żałuję i mam nadzieję, że w przyszłości może uda się tam koszykówce wrócić. Jak byś określiła ten LKS, do którego wtedy trafiłaś pod względem atmosfery, pod względem organizacji, pod względem sportowej jakości? Jako organizacja to ja to nie wnikałam i po prostu mi to nie interesowało. I my mieliśmy to, co mieliśmy za umówienie, tak, z działaczami, a jako koszykarsko no było dużo zespołów, dużo więcej niż na Litwie. To 16, 12, 14, różne sezony były. No było bardzo dużo, długi sezon i dużo gry. I oczywiście mocne zespoły były. A jak wspominasz atmosferę na starej hali? No tak mogę powiedzieć, że w ogóle przez przekroju przyjazdów miasta, gdzie graliśmy, to Łódź była wyjątkowa. To znaczy LKS nasz był wyjątkowy. I kibice, i atmosfera, to było coś niesamowitego. To my byliśmy jakby, no graliśmy dreszczykiem na skórze. Graliśmy i bębny, i krzyki, i widzieliśmy, że kibice nas podtrzymują, czy przygrywamy. Jeżeli brakuje punktów, to my po prostu wszystko robimy, żeby te punkty odrobić, bo po prostu chcemy, bo kibice chcą i my chcemy. Ten doping w takich kluczowych momentach pomagał zdobywać te w tacie pojedyncze bardzo ważne punkty? Bardzo. Bardzo pomagał i to było naprawdę duże takie podtrzymywanie zespołu. Taki szósty zespół. Szósty zawodnik. Szósty zespół, zawodnik, tak. Ta atmosfera to był właśnie jeden z tych czynników, które sprawiły, że aż 18 lat tutaj występowałaś w LKS-ie? Nie, nie powiem tak, że atmosfera, tylko też miałam propozycję też innych klubów, bo namawiali kilka klubów. No, i z Polski, i z zagranicy? Z Polski. To z Polski, jak po prostu już było te czasy chudsze LKS-u. Już nie mieliśmy tej czołówki i po prostu no, powoli szliśmy na dół, tak? Nie mieliśmy i no, zła organizacja, i mało finansów i dlatego też i inne zawodniki, młode zawodniczki grali, żeby utrzymać się, tak? No było ciężka walka. Co sprawiało w takim razie, że odrzucałaś te inne, bardziej intratne oferty? Tak, zaczęłam studiować. Skończyłam Łódzki Uniwersytet. Też nie chciało się już mi gdzieś wyjechać i rzucić studia
ja w Wilnie studiowałam, tak, na uniwersytecie. Później tu przenosiłam dokumenty do Łódzkiego Uniwersytetu. Jeśli trzeci raz gdzieś jeździć i studia skończyć, to już było troszeczkę, no, nie hop, tak. No, chciało się studia skończyć. Oczywiście, no i atmosfera, i ludzi, i jeszcze wydawało się, że coś wyrwiemy z tej odbudowy tej koszykówki. Z tych tłustych lat, 7 medali, 2 złote, 3 srebrne, 2 brązowe. Który z tych krążków było najtrudniej wywalczyć? Każdy krążek chyba miał swoją historię i trudność, no bo walka jest do końca i nawet ostatni brązowy medal to też uważam jest bardzo drogi i naprawdę co my robiliśmy z tym brązowym medalem, to było jak złoto. Jak po tylu latach, no przed ile lat było, 2004 ostatni brązowy, to chyba już nie wiem, 7 lat nie mieliśmy medalu przed brązowym ostatnim, to już było naprawdę i trudny i drogi, bo takie kolejności jak przegrywać z Olsztynem u siebie 2 mecze, później wygrywać u nich 2 mecze, tu 5 mecz gramy z Olsztynem, przegrywamy 23 punkty, no później ten mecz wygrywamy. Jak my wygrywaliśmy, co my to robiliśmy, to nawet trudno opisać. Mam ten mecz nieraz, niedawno tu oglądałam. To po prostu niesamowite było. Właśnie, wracasz czasami do tych archiwalnych nagrań? Rzadko. Teraz tak jakoś też była taka rozmowa i tak wyciągnąłem amulet, popatrzę ten mecz. Jak patrzysz na siebie na boisku w tych dawnych czasach, to co sobie myślisz? Co myślę? Fajnie było wracać na te czasy. Szybko skończyło się. No czas ucieka, trudno. Jak tak sięgasz pamięcią do szatni na te wszystkie chwile spędzone w drużynie? Jakie obrazki ci przychodzą do głowy związane z poszczególnymi dziewczynami? Jakbyś przypomniała tak pokrótce koleżanki, z którymi miałaś przyjemność występować? Z koleżankami utrzymujemy kontakty. Spotykamy się, oczywiście każdy ma swoją robotę i pracuje w zespołach i trenersko, i nietrenersko. No, nie powiem tak, że codziennie czy jakieś tam spotkania są, no utrzymujemy kontakty. Utrzymujemy. Te dziewczyny Agnieszka Jaroszewicz, i Sylwia Właźliak, i Elena Gafonikowa, i Katarzyna Madej. No te dziewczyny, z którymi od początku byłam, no nie, to zawsze są i teraz. Jakimi one były zawodniczkami? Przypomnij młodszym widzom, którzy nie mieli okazji ich obejrzeć, zapamiętać tak dobrze. Jakie zawodniczki? No tak samo byli waleczne i no, wygrywaliśmy z tymi zawodniczkami i złoto, i srebro, i brąz. Oczywiście doszli wzmocnienie tak po kilku latach i Ela Cześniewska, to była Ela Nowak Cześniewska. Później też przychodzili i Gabriela Toma, Julia Iwlejewa, Birutę Domianowskajtę. Dużo dziewczyn przychodziło, tak? Które też duże znaczenie mieli na zdobycie tych medali. To było tak, że to twoje przyjście, ta twoja adaptacja tutaj w Łodzi też otworzyła trochę ten kierunek litewski dla zawodniczek, że zobaczyły na twoim przykładzie, że warto tu się do Polski przenosić i tutaj tą karierę rozwijać? Ja nie powiem tak, że na moim przykładzie, tylko każdy wybiera swoją drogę. Jeżeli ktoś proponuje i jest możliwość i chce, no to przyjeżdża, jeżeli nie, no to wybiera inną drogę. Ale odbierałaś te telefony, zapytania związane tutaj, czy warto się do Polski przeprowadzić, jak to tutaj wygląda? Nie otrzymywałam takich telefonów. No, jeżeli ktoś chciał, to śledził Ligę Polską, widzieli, że jest liga mocna, silna i interesowało się to. A z którymi dziewczynami dziś najbliższy kontakt miałeś i na boisku, i poza nim? Ta więź była najmocniejsza. I miałam Izabela Maj na początku, jak przyjechaliśmy, Katarzyna Madej, które tam pomogli nam pierwszy taki lody przełamać w zespole. A później też utrzymywaliśmy cały czas kontakt. I Sylwia Właźliak, no z każdą dziewczyną utrzymujemy kontakt, tak. Koleżanki, gadamy, spotykamy się, Edyta Koryzna też po jakimś tam późniejszym czasie ona dołączyła do LKS-u. No zawsze mile spotykamy się i gadamy, wspominamy te czasy swoje
i bardzo miłe spotkanie są. A dużo czasu spędzałyście razem poza boiskiem też, czy to było tak, że po zakończeniu treningu, po zakończeniu meczu rozchodziłyście się w swoje strony, czy też gdzieś właśnie na takiej stopie już bardziej towarzyskiej, przyjacielskiej widywałyście się? Było. Jeżeli ktoś miał swoje sprawy, to oczywiście wyjechali, no a dobrze było, bo po każdym meczu mieliśmy odnowę, to zawsze te 2-3 godziny spędzaliśmy odnowę i tam też rozmawialiśmy, przypominali, wyjaśniliśmy sprawy wszystkie wojskowe, co źle robiliśmy, czy co dobrze robiliśmy, może tak zrobię, tak rzucać, no wszystko było. No i były i miłe spotkanie i oczywiście no każdy też nie może być, że koszykówka od pierwszej minuty do końca, tak? No każdy ma swoje prywatne życie. Czyli też wam się zdarzało porozmawiać po prostu jak kobieta z kobietą? Oj, oczywiście, no jak to, kobieta z kobietą nie porozmawia, zawsze były rozmowy. Czyli kosmetyki, ubrania i tak o, dalej, wszystko. I tak dalej. Potem jak ty byłaś już tą jedną z bardziej doświadczonych zawodniczek, to te role się trochę odwróciły i to ty wprowadzałaś te młode dziewczyny, uczyłaś je tego życia i na boisku, i poza nim? No tak, to trzeba było opiekować. Ja też przychodziła Alicja Pierlińska, Agnieszka Rochacewicz, Ania Małecka, no dziewczyny młodsze pokolenia, no to też byliśmy z większym doświadczeniem, to dziewczyny oczywiście bojaźliwie na ciebie patrzyli na to, a to wszystkie równe, tak? Boisko jest jedno i wszystko weryfikuje. Nie mogę cię nie zapytać o słynne derbowe boje z ekipą z Pabiani, z Jadwy, żeście podchodziły do tych meczów? Normalnie, jak i z Wisłą Kraków, i Gdynią, czy Poznań, Lech, czy Olimpię. Normalnie podchodziliśmy, oczywiście tylko no presja kibiców była, tak, bo przyjechali i kibice z Pabianic, albo jak graliśmy w Pabianicach, to nasi kibice przyjechali tam wspomóc nam. No nie było takiego szczególnego, że w czym różnią się. Były mocne dwa zespoły derbowe, które walczyli w czołówce, no i trzeba było wygrać, każdy chciał wygrać. Jakbyś miała kilka takich najbardziej dla ciebie pamiętnych meczów w ŁKS-ie wskazać, to które by to były spotkania? Oj, dużo ich było. Nawet nie mogę wypowiedzieć, bo każdy jest, oczywiście mówiąc o te zespoły, które walczyliśmy o miejsca, o czołówkę, które naprawdę duża walka była, i a te, które mecze były takie lżejsze, wygrywane dużą różnicą punktów, to już nie, tak pamięć nie zostaje. No te nawet wcześniejsze tam poznańskie Olimpii, jak graliśmy o brąz, czy Lechem Poznańskim, Gdynią, to oczywiście to już było taka renoma, wygrać z Gdynią i to no, trudno było. No i później Pabianice, Wisła Kraków, takie zespoły naprawdę warto pamiętać i no, takie szczególne były. No i też stoczyłyście kilka niezapomnianych pojedynków w europejskich pucharach. No tak, graliśmy, to był Puchar Enkeci wtedy, tak, teraz już nie ma, wycofano, inne ligi są. No też fajna przygoda była, bardzo fajna przygoda. Chyba zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy jeszcze ta możliwość podróżowania nie była taka ogólnodostępna, no okazja tak. Do zobaczenia innych krajów była czymś ekstra. No ekstra oczywiście, tym bardziej, że trzeba tam wizy załatwić, wszystko, no już tam nam zalatwiali, jeździliśmy. Oczywiście nam było takie już, no fajne wyjazdy mieliśmy, i Izrael, i tam Finlandia, Dania, Kopenhaga, różnymi zespołami, Francja. Fajne zespoły byli, dobra szkoła była dla nas ogrania, to takie wspomnienia fajne. I dosyć daleko zeszliśmy z tym pucharem. A tak patrząc już tylko indywidualnie przez twoje dokonania, taki jeden, dwa najlepsze mecze, które byś miała jako swoją wizytówkę pokazać? To wizytówka w grze nie liczysz w punktach, tak? To taki całokształt boisku jest. Obrona, atak, zbiórki, przechwyty, asysty, no wszystko można, tak? Możesz rzucić 15 punktów, no zbierać 20 zbiórek i dać 10 asystek, to już też jest bardzo dobry wynik. Tak, no różne, no nie mam takiego meczu. No, ile pamiętam, tam może był taki
wyjątkowy mecz we Francji, jak tam doszliśmy i później tu w LKS-ie nie dało się wygrać, tam na remisie zagraliśmy, no francuscy dalej przeszli, później z Wisłą Kraków, a reszta to, nie wiem, taki poziom, mam nadzieję, że pokazywałam dosyć równy. Przez wiele lat byłaś kapitanem UKS-u. Co dla ciebie oznaczała funkcja kapitana? No po prostu zjednoczenie zespołu, tak, żeby widzieliśmy, po co my tu przychodzimy, po co my przychodzimy na treningi i żeby na meczach nie tak iluzować, że my jesteśmy słabsi czy grać, no bo grać. Nie było słabszego rywala, nie byliśmy my słabsi, tylko po prostu trzeba grać i na boisku wszystko oddać. W międzyczasie znajdowałyście czas, żeby śledzić poczynania kolegów z sekcji piłkarskiej? Tak, tak. I śledziliśmy i przychodziliśmy na mecze. No różne były takie. W telewizji oglądaliśmy. Nasz największy, chyba największy i najwierniejszy kibic był to Sylwia Walczak. Ona to bardzo za chłopakami, no po prostu lubi piłkę i ona śledziła wszystkie. Panowie też przychodzili na wasze mecze, spotykaliście ich gdzieś tam? Nie wiem, panowie, czy przychodzili, nie wiem, no nie, to ich trzeba zapytać. No mam nadzieję, że przychodzili. W którym momencie twoim zdaniem coś się w UKS-ie zaczęło psuć z tej dobrze naoliwionej maszyny? Gdzieś tam te trybici zaczęły wypadać powoli? Mnie wydaje się to, jak wycofał się, to znaczy nie było podpisane przedłużenie umowy żywcem. I to powoli zaczęło się tak w dół, dół. Oczywiście się rok był z komfortem, to też taki nie za bardzo udany był sponsor. No i tak powoli coś szukało się nowego i nie było już tej koszykówki, szkoda. Dużym wyzwaniem wtedy było zadbać właśnie o ten nastrój w zespole, gdzie te sprawy organizacyjne przesłaniały jakby te sprawy stricte sportowe? Tak, duże i najważniejsze, że było trudno namówić dziewczyny do grania. Tak, bo widzieli, że jest nie za bardzo finansowo. No, robiliśmy zespoły. Graliśmy. Trenerzy też nam pomagali. Pamiętam i wtedy przyszedł Dariusz Leciński, który w najtrudniejszych czasach nas wspomógł i prowadził. No i później powoli doszliśmy do ostatniego brązu. Trener Andrzej Nowakowski wrócił do Łodzi. I później już po tym brązowym to chyba już było nie za bardzo. Jaka była twoja reakcja na informację o tym, że całkowicie drużyna zostaje rozwiązana i UKS zostaje bez kobiecej koszykówki? Ja tak dokładnie nie wiem już później, jaka tam historia była, tylko też i tam Mirek chyba objął Cieśniewski zespół, nie wiem ile lat prowadził, sporo lat jej się prowadził, no cały czas bez powodzenia i no. Nawet nie wiem tak organizacyjnie, bo już nie wnikałam i już nie byłam w tym zespole, tak. Czym obecnie się zajmujesz? Teraz pracuję w szkole podstawowej 34 i pracuję jeszcze w Politechnice. W szkole, to rozumiem, podstawowej zajęcia przede wszystkim ukierunkowane na koszykówkę, czy? Nie, normalnie prowadzę zajęcia WF-u i oczywiście tam kto chce, to mamy SKS-y związane z koszykówką. A dzieci chętnie przychodzą, to cieszy się. Pytają często dzieciaci o te stare czasy, o występy? Gdzieś tam sięgają po wspominki? Dzieciaki to nie pytają, tylko dzieciaki przychodzą, no nie. A tata mówił, że panią, do pani chodzili na mecze, no to jest dobrze. Jak jest tą w tej chwili popularnością właśnie koszykówki wśród młodych dziewcząt? Młodzież to wydaje się tam, kto śledzi historię, to może i znają, tak? No, kto śledził LKS, lubił koszykówkę i wie historię, no to jeszcze spotykam sporo osób, które dajwa, cześć dajwa, miło i pytają. Czyli
cały czas jeszcze rozpoznają, zaczepiają. A jeżeli chodzi o twoją pracę na Politechnice? I pracuję też, mam zajęcia z studentami i prowadzę teraz dwie sekcje, sekcje dziewcząt AZS-u i chłopaków. Teraz no, liga studencka dziewcząt, liga studencka chłopaków, najpierw wojewódzkie, później jedziemy na mistrzostwa polskie, teraz wszystko przez koronawirusa przesunięto na październik, to zobaczymy, co będzie dalej. Praca, trudniej się pracuje z dziećmi w szkole, czy trudniej się pracuje już później ze studentami? Inna praca jest, inna specyfika, gdzie dzieci, gdzie studenci już ułożony, już, no i inaczej, inne podejście do pracy, tak? A dzieci, no to dzieci, to musisz i przytulić, i krzyknąć, to inna specyfika pracy. Jak grają prowadzone przez ciebie te zespoły uczelniane, o których wspominałaś? Jaka jest twoja filozofia koszykówki? No, jako trenerki? Mówię to filozofii koszykówki, kiedy nie masz tyle zajęć, treningów, żeby można przygotować normalny studencki zespół. Ile możliwości jest, no to damy radę. I w tamtym roku, ostatni tak, rok akademickich, zajęliśmy trzecie miejsce w Polsce. No to uważam, że bardzo dobry wynik, który zespół u nas w ogóle nie jest ani ligowy, nie gra w lidze, ani pierwszej, ani drugiej, ani w ekstraklasie, jak tam Kraków, Korona Kraków, czy Gdynia. Dziewczyny są ligowe i to już no, trudno nam przeskoczyć, kiedy jest ligowy zespół i my takie amatorskie. No dziewczyny dzielnie walczą i chwalę im, że mamy brąz w Polsce. A jak studenci reagują na to, że kobieta jest ich trenerką i wydaje im dyspozycję na zajęciach na boisku? No nie, z dziewczynami to jak dziewczyny, to normalnie, no nie, bo trenerka też może być. Niektóre też trenowałam i przychodzą, a trenerka, to te same dziewczyny przychodzą, które już wcześniej miałam. A chłopaki to pierwszy rok przyjęłam, tam troszkę obawiałam się, bo nigdy nie prowadziłam męskiego zespołu, no bardzo przyjemnie z nimi współpracuję, bardzo chłopaki pracowite, inteligentne i naprawdę jest też rewelacja praca z nimi. Nie ciągniecie trochę do pracy w takim tradycyjnym klubie sportowym na pełen wymiar? Nie. Dlaczego? Teraz nie. Już chyba wypaliłam się z dzieciakami, bo bardzo, no ile lat już, cały czas byłam trenerem młodzieżowym i po prostu już nie chce mi się. Nie chce mi się, po prostu ja mogę coś pomóc, teraz pracować tam w szkole, czy akademickie zespoły mieć, to mi wystarczy. Jest szansa, że doczekamy się jeszcze mimo wszystko twojej wychowanki w ekstraklasie? No, byli wychowanki moje już grali w ekstraklasie, jak Aleksandra Dziwińska, która grała i w Pabianice grała ostatnio, teraz też gra. Grała w Bydgoszczy. No, dziewczyna, która miała naprawdę papiery. W SMS-ie ona skończyła szkołę. I naprawdę była taka wybitna, fajna dziewczyna. A trudno jest namówić utalentowane dziewczyny, żeby się poświęciły koszykówce w dobie tego, że jest teraz mnóstwo innych zajęć, no i też nawet ta koszykówka nie jest specjalnie topowym sportem, gdzie chociażby siatkówka żeńska jest dużo bardziej popularna. No właśnie, to jest taki ciąg dyscypliny. Jeżeli na topie jest siatkówka, to więcej dzieciaków chce iść na siatkówkę, bo mają swoje idole, widzą, są mecze, no widowiskowo jest, tak? Tak jak było w topowym czasie koszykówka żeńska. Wtedy też jak nabór robiłam, to nie miałam problemu z dziewczynami. Miałam 90 osób na pierwszy nabór sobie. Tak, robiłam dwa zespoły, tak? To wtedy, no właśnie, wszystko ciągnie się. Jeżeli na topie jest dyscyplina, koszykówki czy siatkówki, to wtedy łatwiej jest z naborem. No nie powiem, że dzieciaki niechętne, każdy wybiera swój sport. Tak samo jak piłka ręczna, też chłopaki jak byli na topie, to też wszystkie chłopaki chcą piłkę ręczną grać, tak. Jak reklama jest i pokazują mecze.
Wierzysz w to, że uda się tu jeszcze odbudować tą koszykówkę na bazie tych wszystkich tradycji w ŁKS-ie i znowu będzie łatwiej te dziewczyny namawiać, pokazując, zobaczcie tutaj na końcu tej drabinki jest pierwszy zespół, który walczy z najlepszymi w kraju? No powoli. Mam nadzieję, że uda się. Zawsze trzeba wierzyć w to, co chcesz zrobić i bez wiary to nie ma co podjąć takiej działalności. No, mam nadzieję, że uda się i wszystko zrobimy, żeby odrodziła się koszykówka. Takim celem jest. Tym bardziej, że z tego co wiemy, to kilka twoich koleżanek jest w to zaangażowanych, prowadząc niektóre roczniki i gdzieś tam dbając o ten narybek koszykarski. Tak. I dużą pracę robi trenerka Bożena Sędzicka. Teraz już drugi rok robi, namówiliśmy Alicję Perlińską, też cieszymy się bardzo z powodzeniem. Tomek pracuje z dziewczynami i Szczepaniak i tak jakoś budujemy na to. No. Kiedy myślisz, że realnie jest szansa, że znowu będzie można się emocjonować ŁKS-em wśród seniorek? Trudno powiedzieć, kiedy realnie będzie. Powoli próbujemy teraz w tym roku otworzyć drugą ligę. No i zobaczymy co. Mamy trenera, który zaangażował się, już poznał zespół. Może coś tam od drugiej ligi zaczniemy. Powoli oczywiście do ekstraklasy nie będziemy bić. To duże i finanse i trzeba najpierw zrobić podstawę organizacyjną. Ale przykład i siatkarek reaktywowanych i tutaj piłkarzy pokazuje, że jest to możliwe przy odpowiednim pomyśle, odpowiedniej koncepcji i zaangażowaniu. No właśnie, dlatego duży jest taki piłka nożna, który chłopaki od początku budowali, druga liga, czwarta liga chyba zaczęli grać, czwarta liga, trzecia liga, druga liga, powoli, bez żadnego pośpiechu, oni już ekstraklasę mają przez 6 lat. Tak, to my też powoli chcemy zrobić, żeby nie było od razu, że chcemy zrobić coś, który później nie dźwigniemy. Najpierw od młodzieży, nabór, który jest podstawą, tak, piramidę. No i później te dziewczyny, które już starsze juniorki, które dobrą pracę zrobiła trenerka Izabela Maj. I teraz na nie po prostu będzie druga liga i młodszy junior zagra swojej lice i drugiej lice. Wracając jeszcze do czasów, kiedy ty występowałaś na parkiecie, to co wspomniałaś, występy w ŁKS-ie, godziłaś z występami w reprezentacji Litwy. Czym dla ciebie były mecze z litewskim Godłem na koszulce? No to dziewczyny z reprezentacji Polski to samo mogą powiedzieć, to co czują grając za reprezentację. Oczywiście mi też miłe wspomnienie i miłe mecze, wyjazdy, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, uniwersjady. To jest no, super sprawa i doświadczenie i jako zawodnik dużo zdobywasz. Był kiedyś pomysł, żebyś dołączyła do reprezentacji Polski? Nie, nie było pomysłu, nawet nie było takiej możliwości. No właśnie, jak w tej chwili wygląda twój status, jeżeli chodzi, jesteś i Litwinką, i Polką w świetle tak, prawa? Tak, mam podwójne obywatelstwo, i litewskie, i polskie. Taki układ pomaga w codziennym funkcjonowaniu? No pomaga. Jak w Polsce jestem, no to normalnie funkcjonuję jako obywatel polski, jak na Litwie, no to jestem obywatelem Litwy i poruszam się tam. Moja cała rodzina jest i nie ma problemów z tym. Często w tej chwili odwiedzasz rodzinne strony? No jak tylko wolny czas, to często. No często, nie jest tak często. Na lato tylko wyjeżdżam po pracy. Ewentualnie jeszcze przed Sylwestrem. Ile w tej chwili potrzeba godzin, aby pokonać trasę z Łodzi do Raciszewa? Skąd pochodzisz? No tak 800 kilometrów, 800, no prawie 900, 870 kilometrów mam od Łodzi do Rokiszki. Wiadomo, że Litwini są zakochani w koszykówce, ale to się dotyczy tylko koszykówki męskiej, czy ta koszykówka żeńska też siłą rzeczy jest gdzieś na piedestale i cieszy się popularnością?
No, koszykówka w ogóle jest sportem na Litwie numer jeden, zwłaszcza męska koszykówka. Żeńska troszkę mniej, bo nie ma takich osiągnięć i tak jak męska. A męska koszykówka to tak jak tu u nas, siatkówka, piłka nożna. Tak. W Polsce więcej takich zespołowych sportów jest niż na Litwie. Jak wyglądały ogólnie twoje początki, w jakim wieku rozpoczęłaś na Litwie treningi, kto cię do nich namówił? Oj, było też różne próby i sportu, i lekkoatletyka była, i inne sporty. No, z pomocą mamy, która mi namawiała, że weź koszykówkę, i trenerki. Teraz to zostałam wybrałam koszykówkę i miałam 9 lat może, 9 lat, jak otworzyłaś sekcję dziewcząt u nas w miasteczku i zaczęłam chodzić tam. Później też wybiłam się jako wysoka, perspektywna, to wyjechałam do Mistrzostwa Sportowego Szkoły do Paniewiezis, a później z Paniewiezis zabrali na reprezentację Litwy już młodzieżową do Wilnia. No taka kariera, też z domu wyjechałam faktycznie 14 lat, jak miałam. Jeżeli chodzi o ten twój epizod lekkoatletyczny, to o jakie konkurencje chodziło? Czyli ta skoczność też się przydała później na parkiecie? No ja nie byłam skoczna, tylko po prostu byłam bardzo chuda. Bardzo chuda jako dziecko i trenerzy wypłacili, że wysoka, chuda, no to dobra była na lekką atletykę i skok z wyż. No to próbowali i się tam, no później okazuje się, że nie. A jak ci się w Wilnie żyło jako młodej dziewczynie? W Wilnie? W Wilnie dobrze żyło. Dobrze było, mieliśmy też szkołę mistrzostwa sportowego i szkoła, i treningi, treningi były takie podwójne, to była ekstraklasa jeszcze Związku Radzieckiego, gdzie graliśmy podstawowym zespołem i mieliśmy zespół taki dublery, no taki jakby drugi zespół, zaplecze. Tak, i zawsze jeździliśmy na ligach dwoma zespołami, i młodzież, i podstawowy zespół. Najperspektywniejsza młodzież na przykład rotowała dwunastkę. Dwie, które zagrali lepszy mecz na przykład, i takie rotacje były, które tak motywowali młodsze dziewczyny, żeby spiąć karierę koszykarską. Sporo Polaków spotykałaś w Wilnie? Czyli osób o polskim pochodzeniu? Nie zwracałam na to uwagi. Jeszcze wtedy nie przypuszczałaś, nie że wylądujesz tak. nie przypuszczałam. W samym środku Polski. Dokładnie. Jak to w twoim odczuciu, ty jesteś trochę z boku, jednocześnie grałaś tutaj, ale no chociażby właśnie z racji formalnych reprezentowałaś Litwę. Czemu polska koszykówka żeńska generalnie podupadła, już abstrahując tylko od samego ŁKS-u, gdzie wydawało się, że po Mistrzostwie Europy raptem 20 lat temu te perspektywy zupełnie inaczej wyglądały? No nawet trudno powiedzieć, czy to jest system szkolenia, czy to nie wiem, za dużo zagranicznych u nas w Polsce jest, kiedy nie rozwijają się polskie zawodniczki, tylko bez zagranicznych to by nie było takiej potęgi, żeby do kogo wzorować. Trudno mi powiedzieć. Trudno powiedzieć, gdzie jest błąd, czy to jest takie pokolenie w tej chwili, a później może znajdzie się jakieś pokolenie takie jak w świętej pamięci Małgorzata Dydek czy Agnieszka Wybrzyska, które mieli bardzo duży wpływ do reprezentacji, tak? I wtedy już dwie dziewczyny takie, to faktycznie było 60% całej reprezentacji, tak. Czyli mimo wszystko wierzysz w to, że ten powrót do kontynentalnej czołówki w jakimś okresie czasu jest możliwe, że to nie jest tak, że te kraje już uciekły tak daleko, że gdzieś na długie lata jesteśmy skazani na nie, bycie uważam, że nie jesteśmy skazani. Nie jesteśmy skazani, że jesteśmy poza czołówką. No, trzeba zaskoczyć, trzeba zobaczyć. No, nie może teraz zmiana pokoleniowa jest. Też młodzież idzie do ogrania się, a później już będziemy doświadczeni, już mamy ten sukces, tak? W innych krajach mogą być pokolenie
zmianowe w innym czasie, tak? Trudno powiedzieć, no. No uważam, że nie, to po prostu trzeba mozolnie pracować nad tym. Często w tej chwili jeszcze pojawiasz się gdzieś na parkiecie, na jakimś takim, tak dla siebie, dla przyjemności, czy to są już tylko jakieś mecze towarzyskie, beneficowe? Nie, tak, gramy też, spotykamy się z grupą, pogramy dla siebie, żeby coś tam wspominać dla serca swojego. A tak tutaj jeszcze gram też amatorsko, na lidze amatorskiej z kadrą też litewskiej, z dziewczynami swoimi jeździmy na te seniorskie ligi, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. I jak wam idzie? Jesteśmy mistrzyniami świata i Europy i teraz też uciekło nam w Hiszpanii też Mistrzostwo Europy musiało odbyć i wszystko przekładało się na za rok. Poza regularną grą w koszykówce, co już ustaliliśmy, w jaki sposób jeszcze dbasz o formę, dbasz o kondycję? A no to już organizm sam potrzebuje i mówi, kiedy muszę iść pobiegać na siłownię, pograć. Ale nie, to nie jest tak, że po zakończeniu kariery miałeś jakiś taki przesyt, czy ten wstręt wręcz do wysiłku fizycznego, wręcz przeciwnie. Nie, nie, potrzebny mi, potrzebny, lepiej czuję się. Męską koszykówką też się interesujesz, też śledzisz transmisję, nie wiem, zarywasz noce, żeby NBA nie, zobaczyć na przykład? Nie, zarywać nocy to nie, no zawsze staram się informacje dowiedzieć, jak tam NBA i Liga Polska męska egzystuje, jak jest mecz, no nie, to też oglądam. Miałeś okazję spotkać się, porozmawiać z inną twarzą ukraińskiej koszykówki, Marcinem Dortatem? Miałam kilka spotkań. Tu była też jakaś impreza na ukraińskiej, tylko już starym. Marcina spotkaliśmy, porozmawialiśmy nieraz też, przecież graliśmy przeciwko sobie. Jak zaczął karierę koszykarską, jak Marcin skończył z piłką nożną, no to tam z chłopakami my graliśmy też takie sparingi. Czyli zdarzało się, tak? Zdarzało się, tak. Pod koszem tam pobijaliśmy. I co wtedy wy jako dziewczyny się mobilizowałyście dodatkowo na takie mecze, żeby się pokazać chłopakom? Nie, nie to, że dodatkowo tak rywalizować, tylko po prostu, żeby grać. No oczywiście to jest inne warunki i chłopaków i dziewcząt, tak? Gdzie zasięg ramion, dajesz piłkę, ich nie ma już piłki, bo przechwyt jest, skoczność jakaś, to nie. Tylko no po prostu, żeby była gra. Trenerzy robili takie sparingi. Raciszci słyną między innymi z produkcji sera pysznego. Gdyby nie kariera sportowa, to byś wylądowała w miejscowej wytwórni? Oj nie, nie, nie. Ja z Rokiszki bardzo często wyjechałam. To mam nadzieję, że to nie interesowało mi. A co byś robiła w takim razie, gdyby nie sport w twoim życiu? Nawet nie zastanawiałam się, bo cały czas życie było związane z sportem. Nawet nie było takiej myśli, że co ja robiłam, jeżeli nie uprawiałam sportu. No, nie myślałam na to, bo cały czas był taki ciąg sportowy. Trudno powiedzieć. Nawet teraz by zapytałaś i nawet nie wiem, co by robiłam, jeżeli by nie zajmowałam się sportem. Nie wiem. Po prostu byłaś skazana na sport w takim razie. Chyba tak, taki los. Pandemia koronawirusa na Litwie przeszła w miarę łagodnie, co stawia twój kraj jako ciekawą alternatywę do spędzenia tam wakacji dla Polaków. Jakie miejsca oczywiście poza Wilnem i Kownem byś poleciła kibicom, którzy chcieliby tam pojechać i spędzić kilka dni wolnego? Oj, dużo miejsc jest. Litwa jest przepiękna. Przepiękna. Oczywiście nie ma gór tak jak Polska. No morze jest i bardzo dużo jest jezior. To kto lubi spokojne takie wakacje, to nad jeziorami bardzo dużo jest przepięknych miejsc i można tam odpoczywać. Nida, Neringa nad morzem to też wyjątkowe takie zakątki, które mało ludzi. Plaża pieszczysta, biała, tylko jechać i odpoczywać. Jakie są twoje
poza koszykarskie pasje, poza koszykarskie zainteresowania, jak spędzasz wolny czas? Wolnego czasu tak za dużo nie mam. No, jeżeli mam, to też chcę się odpocząć i idę i dla siebie pograć koszykówkę i coś poczytać, czy dobrego filmu poglądać. I największym takim atutem jest dzieci. Dzieci też trzeba zająć. No właśnie, ja dzieci też przejawiają smyczałkę do sportu? Nie ma takiego trybu koszykarskiego, ani córka, ani syn. Syn teraz próbował trenować piłkę ręczną, córka kilka lat trenowała koszykówkę, nie te charaktery. W ślady mamy raczej nie pójdą. Nie pójdą. Syn większy taki, odważniejszy jest i taką większą charyzmę ma. Córka jest innym typem dziecka. Ona jest taki aktorska, taka pisarka, taka humanistka. Czyli dusza artystyczna. Dusza artystyczna i po prostu sportem nic nie pogodzisz to. A tobie trudno było pogodzić właśnie bycie mamą i bycie zawodniczką, trenerką? Dużo wyrzeczeń się z tym wiązało? No tak. Trzeba było biegać jak wiewiórka w kole. No udało się i wszystko można poukładać. Wspomniałaś o tych filmach, o tych książkach, to zdradź, co najchętniej czytasz, co najchętniej oglądasz, czy to są, nie wiem, jakieś pozycje o tematyce sportowej, czy wręcz przeciwnie, wtedy jakiś kryminał na przykład, albo... Nie sportowy. Kryminałów, jaki jest nastrój, tak? Lepiej romantyczne, jakieś opowieści, to tak na luzie. Urodziłaś się 1 kwietnia, czyli w prima aprili. Jesteś osobą o dużym poczuciem humoru w związku z tym? Nie, to rodzice z dużym poczuciem humoru byli, że mnie urodzili, mama zwłaszcza, no nie 1 kwietnia. Nie wiem, tak trafiło. W ogóle tak u nas w rodzinie urodzinowe dni takie związane. Ja 1 kwietnia, mój brat 1 grudnia, mama 8 marca. Takie dni wyjątkowe. Ale jesteś osobą, która ma dystans do siebie i też się potrafi śmiać z siebie, więc coś w tej dacie musiało być zapisane. No, może, nie wiem. No. Z humorem nie mam problemów. A to w dawnym koszykarskim okresie był odpowiedzialny właśnie za robienie atmosfery, za ten żarty, za uśmiechy najbardziej, które z dziewczyn? Oj, każda miała swój dzień i każda jakoś jedna drugą podkręciliśmy i było zawsze wesoło i śmieszne i nieraz zły dni to widzieliśmy, że tej nie dotykać, nie gadać, no bo różnie bywa, tak? Jeden dzień lepszy, drugi dzień wesoły. No, dziewczyny byliśmy naprawdę tak zgrany zespół i jedna drugą rozumieliśmy. Rozumieliśmy, kiedy trzeba pomóc, to pomagamy, kiedy trzeba pośmiać, to wszystkie chichotaliśmy. Było super. Teraz zdarza ci się też śledzić poczynania piłkarzy, przychodzić na mecze, oglądać w telewizji? No ja mogę ze siebie opowiadać, że przychodzę. Śledzę chłopaków i ile byłam, to wygrywali chłopaki. To mam. Czyli strefnie znaczy, że za rzadko przychodzisz. To właśnie szczęście przynosi. Co byś im powiedziała teraz w tym takim trudnym momencie? Oj, mi wydaje się, że nie ma co zalamywać jej. Trzeba walczyć do końca. Sport jest sportem, piłka jest okrągła, dwie bramki. Trudno się stało. Mieli dużą szkole w ekstraklasie, teraz wiedzą, co trzeba poprawić. I następny sezon, jeżeli już po takiej szkole, oni wejdą do ekstraklasy z powrotem. Tylko niech walczą, bo to taki właśnie jest sport, że trzeba walczyć. I nie podać się. Trudno, zdarzyło się. No nie trzeba pokładać się, że już koniec sportu i kariery. Dalej trzeba walczyć. I im to życie. Po prostu na następny rok znów ekstraklasy. A może coś się dzieje i będzie jeszcze w tym roku, że jeszcze zostaną. A jak ci się podoba budowany, rozbudowywany w zasadzie obiekt, na który tyle lat tu wszyscy czekaliśmy? Cieszę się, serduszko cieszy się, że tu jest bardzo fajny kontekst, teraz robi się sportowy i stadion, i Atlas Arena, i hala Ziuny, to jest super.
A jak ci się ta współczesna Łódź teraz podoba? Bo mówiliśmy o tej Łodzi, którą zastałaś przyjeżdżając 30 lat temu. Jak teraz to miasto postrzegasz? Teraz w ogóle zmieniłeś się, bardzo zmieniłeś się, bardzo dobrą stronę zmieniłeś się. Jest i taka już nowoczesniejsza, i budynki, i biura, i no wszystko idzie takim wysokich standardach jako miasto. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Jakie jeszcze masz cele, jakie masz marzenia, plany na najbliższy czas? Oj, marzenie teraz, najbliższy czas. Marzenie to teraz kończy się praca i szkoła, i politechnika. Teraz dzieci kończą szkoły, świadectwo odebrać, żeby oczywiście i zdrowie pozwoliło. Teraz wyjazd, chcę pojechać do mamy, na Litwę. No to takie najbliższe plany. A później z powrotem, jak wrócimy, to nie wiadomo, co nam przyje czas, jak ten koronawirus, mam nadzieję, że zgaśnie i będzie normalne życie. Co jak co, ale z WF-u zajęcia przez Zooma ciężko poprowadzić. No już nie. To jest prowadzenie, to nie. To jest zadawanie zadań, widzieć jak dzieci tam ćwiczą, to nie jest to, co masz. Ci poprawić, na przykład ci dziecku pomóc, się wytłumaczyć, to coś innego jest. Jaką nauczycielką w ogóle jesteś? Dobrą. Dzieci lubią to dobrą. Czyli jesteś z gatunku tych troskliwych, nie tych ostrych, surowych? Mam nadzieję, że tak. Mam z dziećmi dobry kontakt, dobre relacje i chyba o to chodzi. Czym dla ciebie w ogóle, tak patrząc od samego początku, jest była koszykówka? Na początku to można powiedzieć tak, że po prostu mój kaprys był koszykówka, tak? Chciałam tą koszykówkę grać już od małego dziecka. No i tą koszykówkę sięgałam. Nawet nie wiedziałam, że przez koszykówkę mogę życie ułożyć i zarobić i jakoś tak na nogi, tak? Bo to ciężki kawałek chleba było. No, tym bardziej to mi radowało i ja lubiłam to. Lubię do dzisiaj. Nawet jeżeli sama już nie mogę tyle zrobić, jak ja robiłam na boisku, no inaczej tak samo z tą koszykówką jakoś. Piłkarze z tej starszej generacji wspominają zawsze te zimowe zgrupowania, biegi gdzieś po górach, po śniegu. Jak to wyglądało w waszym przypadku? No też mieliśmy takie obozy właśnie zimowe i Brennej, Zakopanym, kiedy brnęliśmy na górze i po śniegach i później turlaliśmy i no fajne było. Fajne były te takie zimowiska i różne, i sale były, i siłownie, i chodzenie po górach. No ciężkie były obozy, tak, ciężkie. No fajne. A jak się w ogóle koszykówka jako sport zmieniła przez ten czas, od momentu jak ty zaczynałaś, ty kończyłaś i jak wygląda teraz, jeżeli chodzi o przygotowanie właśnie fizyczne, taktyczne? Taktyczne. Taktyczne to każdy trener taktykę wybiera według zespołu, według zawodników, tak? Dostosuje. A fizyczne tylko, koszykówka stała się taka więcej fizyczna, silniejsza. Teraz więcej kontaktów, no i trzeba walczyć, tak. Po prostu więcej kontaktowa. Czyli to fizyczność odgrywa jeszcze większą rolę niż kiedyś? Tak, dokładnie. Nawet w filmach możesz popatrzeć, poobserwować, jak my graliśmy na początku. Nie było takiego kontaktu, a teraz już dopuszcza kontakt, tak? Już walka jest. Walka jest pod koszem, walka jest w obronie, już inaczej, inna koszykówka jest. Co zrobiłaś z tymi wszystkimi pamiątkami, z tymi wszystkimi trofeami przez lata kolekcjonowanymi? One gdzieś w domu są wyłożone na zaszczytnym miejscu, czy gdzieś schowane do szafy, do pudełka? Bo to różni ludzie podchodzą do tego, byli sportowcy. No wyłożyć nie wyłożyłam, wszystko schowałam w pudełkach. Dużo się tego uzbierało? No kilka pudełek mam. Jeżeli ktoś chce zobaczyć te medale, czy tam dzieciaki, no niech pani przynosi medale, czy co tam pani miała, no to pozbieram z pudełka, odkurzę i wtedy zaniosę pokazać dzieciom. Czyli jest szansa, że
planowane tu niebawem na Trybunie Południowej Muzeum UKS-u też będzie mógł liczyć na kilka eksponatów od Dajwy Jedejkajty. Na pewno wszystkie trafią tutaj. Dajwa, dziękuję ślicznie za te opowieści. Trzymamy kciuki za kolejne twoje sukcesy, za to, żeby ta eukraisiacka społeczność rozwijała się tak, jak sobie tego życzymy i co, do zobaczenia, oby już niebawem, w normalnych okolicznościach tutaj przy Alei Unii. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, też tak będzie. Moim i waszym gościem była Dajwa Jedejkajty, jedna z najwybitniejszych koszykarek w historii łódzkiego klubu sportowego. Oglądajcie EUKS TV. Do zobaczenia.